Cześć, jestem oczywiście Ugal i słuchajcie, tym odcinkiem powracamy sobie do naszej serii o tył challenge, tak jak dzisiaj ona powraca. No i co, ja już teraz będę przedłużał, oprócz tego oczywiście, że poproszę o subskrypcję do tego kanału. Tutaj właśnie, właśnie tutaj sobie jest i sobie właśnie tak lata. Oczywiście też pamiętajcie o łapce w górze, jakimś fajnym komentarzu. No i oczywiście też o tym, że wpaść na mojego Instagrama. Aktualnie nikt się nie zgłosił, jeżeli chodzi o pozdrowienia. A jeżeli byś chciał zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, to napisz o tym w komentarzu do tej niedzieli, do godziny 15, a ja to z chęcią uczynię. Więc nikogo na razie nie pozdrawiam, a tymczasem ja już nie przedłużam i zapraszam was już do oglądania. Okej, słuchajcie, i aktualnie znajdujemy się już na dworze i będziemy nagrywać nasz pierwszy odtył challenge w tym odcinku. I będzie to zwracanie się ze śniegiem, w sensie takie naprawdę, nie wiem, jak, że sobie biorę śnieżki, wiecie, z nią biegnę, jestem kogoś rzucić, ale się podobnie wracam. Też od tyłu, to będzie trochę inne. No cóż, zaczynajmy w takim razie. No i potykasz się. Okej, słuchajcie, naszym kolejnym challenge'em jest skakanie. Nic innego jak skakanie właśnie. Tak więc ja już teraz nie przedłużam i przechodzimy sobie do tyłu challenge'u, czyli skakania od tyłu. Nie wiem, czy się w ogóle tak da, ale zobaczymy. Tyłem musisz. A kolejcy na to pozwalają? Dobra, w takim razie wchodzimy. Ty się nie wywal teraz. No właśnie. No i skacz. Jeszcze. Teraz musisz stąd zejść, czyli tak jakbyś wchodził tyłem, zbiegnij po prostu, to będzie fajnie wyglądać. Aktualnie widzicie, jesteśmy już w garażu, już po naszym dworze. I szczerze mówiąc, jestem ubrany teraz, w sensie, wiecie, mam takie ubrania po dworze. No i przydałoby się w takim razie teraz rozebrać, tylko że do ubrań samych, wiecie, takich domowych. No i co? Właśnie teraz się teraz rozbierzemy, a potem to odwrócimy od tyłu tak, żeby nie to wyglądało, jakbym ja się ubierał. Taki mamy plan, dobra, przechodzimy do wykonania. Okej, słuchajcie, więc teraz właśnie jestem już w przedpokoju, w takim ale przedpokoju. No i co? W takim razie ja się teraz będę rozbierał z tych ubrań zimowych na dwór, właśnie w ubrania po domu, więc zaczynamy. Już? No. Nie zaczynasz od rękawiczek? A nie wiem! Dobra, będzie dziwnie. Nie. Nie! Dobra, ja jeszcze raz. Nie, to fajnie będzie tym. Im śmieszniej, tym lepiej. Sparę, czekaj, bo ja tutaj to odkleję. I będzie to będzie teraz mój po niemiecku. Tak. Bauer. Wygląda trochę jak przestępca. Tyłem masz chodzić. O, musisz tam wrócić do tego. Dobra, no. No jeszcze do tyłu idź. Jeszcze. Stop. I słuchajcie, jak po raz kolejny znajdujemy się właśnie tutaj w pokoju. No i co? Ostatnim naszym challenge'em będzie dmuchanie balonów. Tylko, że będziemy... Ja oczywiście nie jestem zwykłym człowiekiem. Jestem wariatem na maksa. Może nie na maksa, ale jestem wariatem. Dlatego w tym odcinku będziemy dmuchać jednocześnie 3 balony. Dokładnie tak. 3 balony jednocześnie będziemy dmuchać. No i co? Zapraszam was do oglądania. Fuu, co ja w ogóle mówię w środku odcinka. Tak więc zobaczymy, jakie wyjdzie dmuchanie 3 balonów na raz. No i wciągaj. Wytrzymał wszystkich. Mm.
Chciałem was z góry przeprosić za to, że dźwięk w tym odcinku po naszej reakcji jest bardzo cichy, ale po prostu przełączył mi się mikrofon na tryb cichy i zapomniałem tego sprawdzić, żeby on się tak nie przełączał. Okej, słuchajcie, aktualnie jesteśmy już przy komputerze i najwyższy czas zabrać się za oglądanie naszych właśnie od tyłu challenge'y. Okej, słuchajcie, więc właśnie ja właśnie teraz odpalam naszą od tyłu część czwartą, jak to mój operator nazwał ładnie, i zaczynamy nasz od tyłu, znaczy zaczynamy nasze oglądanie od tyłu challenge'y. Dobrze, więc słuchajcie, już właśnie mamy teraz nasz ten filmik i zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego będzie. No to, co jak widać, będzie to pierwsza część, czyli właśnie od tyłu jakby przewracanie się, druga część to od tyłu skakanie, trzecia część to od tyłu zbieranie, a na samym końcu będziemy robić od tyłu pompowanie balonów, które swoją drogą wyszło tak bardzo śmiesznie. Tak więc zaczynamy. Ich schreck jetzt auf mir. Ich lade noch gewinnen, ich was zu verwirken. Ich bin immer wüsst, ich noch viel mehr, ich hier ist. Nutz, ich muss alles. Jakby coś tam lecą, jakby coś to one lecą tak jakby powiedział w ciągu właśnie. Nie będziemy tutaj robić przerw na jakby ich zmienianie, ponieważ po prostu pomyśleliśmy, że to będzie po prostu szybsza forma, tak więc teraz leci właśnie drugi, zaraz będzie trzeci, a potem czwarty. Jeszcze. Reakcjon. Jeszcze te nogi mi tak jakby podchodzą do góry, nie wiem dlaczego. Przy tej te kamienie jakby podchodzą do góry z nogami, nie wiem dlaczego, spójrzcie na to. Uwaga i teraz. Reakcjon. O, i teraz przy te kamienie do góry i te nogi też z nimi. O. Co na chlebie wyniósł? Widzieliśmy jakaś robot. No ja rozumiem. I znowu mówimy po niemiecku. Ja nie wiem, co się dzieje w tej serii. No jakby nagle oczarowuje nas ten i mówimy po niemiecku. Ja serio nie wiem, co chodzi. O co się dzieje? O co się dzieje? O co się dzieje? O co się dzieje? Mogę to dziś urwać? Joksza mi wełby. Wow, ale płynne wsunięcie rękawiczki na rękę. Spójrzcie na to, jakie to było płynne wsunięcie rękawiczki na rękę. Spójrzcie na to, uwaga. 3, 2, 1, start. O. Jeszcze. Powiem tak, powiem wam tak. Tak to jeszcze nigdy nie zrobiłem, serio, z tą rękawiczką. Tak to jeszcze nigdy nie zrobiłem. Najwięksi eksperci od mody nie wiedzą, jak zakładać kurtkę. Ja właśnie nie wiem, jak zakładać kurtkę, słuchajcie. Mm.
Co się tutaj stało, słuchajcie, co się tutaj stało? Jak to powiedzieć, no... Co ja tam mówię, to ja serio nie wiem. Może wiem, jeżeli zostawicie tutaj pod tym filmem 50 zł w górę, to wrzucamy ten tekst w Translatora i zobaczymy, co on nam odpowie. Myślę, 50 tysięcy, bo wiem, że nie wbijecie tego. A nie chciałbym teraz lecieć po literce, literkę po literce i zobaczyć, co tam się dzieje, więc... No dlatego taki próg. Ty serio nie wiesz, jak ten balon wyjąć stamtąd? Ty serio nie wiesz, jak ten balon stamtąd wyjąć? Spójrz na to! Wyjmuję! Ja nie mogę! Spójrzcie na to! Jakby ten balon stamtąd już wyjąłem, a potem nagle go wkładam i jeszcze raz chcę wyłożyć, tylko nie wiem jak. Spójrzcie. A tak właściwie jeszcze takie pytanie. Jak ja już go napompowałem, spójrzcie, jak ja już ten balon napompowałem tam, to po co ja go wykładam i potem jeszcze raz chcę go włożyć? Spójrzcie, ja już go napompowałem i teraz jeszcze raz chcę go włożyć. Po co? Poprawiam sobie balon, mimo tego, że on już jest napompowany. No ja serio nie rozumiem tego, dlaczego ten gościu to tak zrobił. No powiedzcie mi, dlaczego ten gościu tak zrobił, no ja nie wiem. Okej, słuchajcie, no i to niestety oznacza koniec naszego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że taki powrót wam się podobał. Jeżeli byście chcieli zobaczyć taki film więcej, to wiecie, co macie robić. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnych filmach. Być może również od tu challenge. Cześć!